Astronomiczna przygoda. W pewien pogodny letni wieczór Krzysztoforek i Dorotka wybrali się na wyjątkowy piknik. Na błoniach, oprócz kosza wypełnionego świeżymi czereśniami, pachnącym ciastem i mrożoną herbatą, czekała na nich jeszcze jedna niespodzianka. Kiedy zaszło słońce, a rodzeństwo wraz z innymi dziećmi nadal cieszyło się ciepłym wieczorem, pałaszując smakołyki i radośnie biegając po łące, zza drzew wyłoniła się tajemnicza postać. Nieznajomy taszczył w rękach ogromny przedmiot przypominający lunetę. Drogie dzieci, nazywam się doktor Soczewka i zajmuję się astronomią, powiedział cichym głosem. Zostałem tu zaproszony, by odkryć przed wami odległe światy przestrzeni kosmicznej. Ojej! To znaczy, że zobaczymy coś więcej niż tylko niebo pełne gwiazd, ucieszył się Krzysztoforek. Tak, drogi chłopcze, dzięki mojemu teleskopowi znajdziecie się trochę bliżej planet, odpowiedział naukowiec, rozkładając swoje urządzenie. Proszę, nachyl się o tu, popatrz uważnie przez ten okular. Ojej, widzę chyba cały układ słoneczny, wykrzyczał podekscytowany chłopiec, obserwując kolejne planety. Mars, Jowisz, Saturn. Ja też chcę, zawołała Dorotka i podbiegła do teleskopu. A czy to prawda, że wszystkie te planety krążą wokół Słońca? Zapytał jeszcze Krzysztoforek. Tak, odparł pan Soczewka. Ta olbrzymia gwiazda to centrum Układu Słonecznego, a wszystkie ciała niebieskie, w tym nasza Ziemia, poruszają się wokół niej. Wiemy to dzięki naszemu rodakowi, Mikołajowi Kopernikowi. W drodze powrotnej do domu dzieci zdecydowały, że koniecznie muszą spotkać tego wielkiego astronoma, który studiował przecież na Akademii Krakowskiej. Magiczna księga będzie nam bardzo pomocna. Niech ona wybierze właściwy moment, powiedział Krzysztoforek i głośno wymówił zaklęcie. Po chwili dzieci wylądowały na kamiennych, krętych schodach pachnących wilgocią. Jesteśmy w jakiejś wieży, chyba nawet obronnej, szepnął Krzysztoforek, a echo odbiło jego głos. Chodźmy na górę, tam pali się światło, odpowiedziała rezolutnie dziewczynka. Wijące się schody prowadziły do olbrzymiego pomieszczenia, wypełnionego dziwnymi i niezwykłymi przedmiotami. Były tu opasłe księgi, mapy nieba i szkice planet, spisane po łacinie notatki, drewniane linijki i mierniki, tajemnicze tablice i globus. Wszystkie te przedmioty wyglądały tak, jakby właśnie ktoś przed chwilą z nich korzystał. Może stanowiły element jakiegoś magicznego eksperymentu? Nagle z ciemnego kąta wynurzył się siwy, ubrany w czarne szaty jegomość. Zapewne właściciel tych wszystkich przedmiotów. A kogóż to przyciągnął do starego Kopernika ten miesiąc kwitnienia wszelkiego kwiecia, lipcem zwany? Zapytał i spojrzał w kierunku dzieci gospodarz tej osobliwej pracowni. Spocznijcie, dziadki miłe, o tu, na drewnianej ławce. Zachęcił ciepło, nie czekając na odpowiedź. Po czym zamyślił się na moment, zanucił cicho, a planety szaleją, i dopytał. Cóż was do mnie sprowadza? Bo my chcielibyśmy się dowiedzieć, nad czym wasz mość pracujesz, powiedział jednym tchem towarzysz Dorotki. Moje dziadki, chwali się wam wasza ciekawość. Pracować trzeba stale, bo nasza ludzka ospałość i obrzydliwe lenistwo nie wszystkim pozwalają zbyt wiele wiedzieć. Dlatego już od wielu lat badam gwiazdy i pracuję nad traktatem, który może zmienić wyobrażenie ludzi o świecie, żywo odpowiedział. Mam już jego tytuł, o obrotach sfer niebieskich, dumnie dodał. A co on zmieni? Zaciekawił się Krzysztoforek. Bardzo wiele, moje dziadki. Lata obserwacji nieba i zebranych dowodów pozwalają mi stwierdzić, że to nie Ziemia, lecz Słońce znajduje się w centrum Wszechświata i to wokół niego krążą wszystkie planety. Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz i Saturn. Ale mistrzu Koperniku, to przecież nie są wszystkie planety, wyrwał się chłopiec. Ciii! Zganiła go natychmiast Dorotka. Nic nie mów, pan Kopernik chyba jeszcze o nich nie wie.
i dodała szybko, by odwrócić uwagę astronoma. Mistrzu, opowiedz nam coś jeszcze o swoim odkryciu, prosimy. W moim traktacie udowodniłem, że Ziemia nie tylko krąży wokół Słońca, lecz wykonuje pełen obrót dzienny wokół swej własnej osi. Zaiste, mylił się mój wielki starożytny poprzednik Ptolemeusz, twierdząc, że matka nasza Ziemia tkwi nieruchomo pośrodku niezmierzonego wszechświata. Lecz pamiętajcie, dziadki moje, że rzeczą ludzką jest się mylić i dochodzić prawdy, dodał filozoficznie Kopernik. Zapamiętamy tę radę, mistrzu, stwierdziła Dorotka. Pańskie odkrycie to będzie prawdziwy przewrót. Daj Bóg, drogie dziecko, fiat justitia. Niechaj przyszłość mnie osądzi, dodał astronom i spojrzał przez uchylone okno na pełne świecących gwiazd atramentowe niebo.